Gdy byłem w szkole podstawowej, to czytałem sporo science fiction, m.in. Dune'y Franka Herberta. Nie polecam, chyba że ktoś lubi science fiction, to naprawdę dobra książka. I tam się pojawia bardzo często litania Bene Gesserit, która mówi, że strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie. Faktycznie, jeśli ktoś się boi, jest jakby w grobie, jakby pozbawiony możliwości działania, jest zamrożony, spięty. I przeżywa unicestwienie, to znaczy różnego rodzaju niekorzystne rzeczy mogą się stać, dlatego że skrępowany lękiem nie podjął działania. Pismo Święte jest znacznie mądrzejsze niż Dune'a Franka Herberta i o lęku mówi rzecz następującą, że bać się należy wyłącznie Boga. Dlatego że właśnie On największy, nie tyle napełnia największym lękiem, co daje możliwość przystąpienia do Niego i utracić Go, to jest największe nieszczęście. Jeżeli boję się Boga, okazuję Mu szacunek, cześć i chcę ponad wszystko zachować jedność z Nim, to wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne sprawy odzyskują właściwą skalę i są znacznie mniej ważne, a wobec tego utrata ich nie napawa mnie lękiem. Pan dzisiaj mówi Jeremiaszowi, żeby nie obawiał się ludzi, bo to on wtedy napełni go lękiem przed nimi. Tak, jeśli będę się kierował lękiem przed ludźmi, to może mnie spotkać to, że będę ich się obawiał tak, jak powinienem bać się Boga. A to byłaby katastrofa. Dużo lepiej jest ze względu na Pana Boga stanąć odważnie wobec ludzi. I wtedy, kiedy trzeba ich upomnieć, upomnieć. A wtedy, kiedy trzeba ich pocieszyć, pocieszyć. W żadnej sytuacji nie bać się tego, że wyjdę przed nimi na durnia i że mną wzgardzą. Nie ich uznanie jest dla mnie ważne, ale uznanie mojego Boga. To, żeby On uznał mnie za godnego siebie i żeby mógł się ucieszyć tym, że działam w Jego imię. Pewnie podobnie tak jak ja, macie problemy, przynajmniej część z was, ze wstawaniem rano. Ale że będę miał problemy ze wstawaniem rano, to ja już wiem, kiedy się kładę wieczorem. Znaczy wiem po tym, w jaki sposób się wieczorem kładę. Bo jeżeli biorę ze sobą budzik w komórce do łóżka, to ja wiem, że będę miał bardzo poważne problemy ze wstawaniem. Jeżeli natomiast nastawiam budzik, normalny, głośny budzik, daleko od siebie, to wiem, że nie będę miał problemów ze wstawaniem, bo tak zadzwoni, że ja zdenerwowany tym dźwiękiem zerwę się z łóżka, żeby go jak najszybciej wyłączyć. No i już do spania nie wrócę. Tak będę rozbudzony tym nagłym wybuchem adrenaliny. Natomiast jak mam cicho nastawioną komórkę, to będę się tak zastanawiał. A może jeszcze zostać na chwilę? No świat się nie zawali. No jak ten raz nie pójdę na modlitwy, to nic się strasznego nie stanie. Potrzebuję odpocząć, no i tak dalej, etc., etc. Aż w końcu nawet nie zauważam, że już śpię. I niby się obudziłem, ale tak długo ze sobą dyskutowałem, tak długo pielęgnowałem to stanie w rozkroku, to rozdarcie, no, że po prostu usnąłem. Czy tak się nie dzieje z Herodem? Zbyt długo żyje w rozdarciu. No bo z jednej strony lubił słuchać Jana Chrzciciela, ale gdzieś pewnie sobie w gruncie rzeczy zadawał pytanie, co inni powiedzą, jak zareagują, czy czegoś nie stracę, no i tak dalej, i tak dalej. Pójdź od razu. Zostaw, odwróć się i idź. Tak jak z tym budzikiem. Nastaw daleko od siebie i po prostu wstań. Już więcej do tego miejsca, w którym byłeś, nie wracaj. Zerwij ostatecznie i definitywnie ze swoją przeszłością. Nie pielęgnuj w swoim życiu rozdarć, bo nawet nie zauważysz, jak uśniesz.